po raz pierwszy w historii mieszkańcy Elbląga mają budżet obywatelski. 2 miliony z miejskiej kasy zostaną przeznaczone na inwestycje, które sami wybrali. Żeby było sprawiedliwie, każdy z okręgów wyborczych miał do dyspozycji taką samą kwotę. Do ratusza wpłynęło ponad 700 wniosków, wstępną selekcję przeszło 120. Później było głosowanie, w którym oddano ponad 5000 głosów. Tak było na początku 36 lat. To Dozja Moczadłowska nie kryje radości. Jest autorką jednego z projektów, które zostaną zrealizowane dzięki budżetowi obywatelskiemu. Za ponad 450 000 złotych miasto wyremontuje 2 zaniedbane boiska przy ulicy Mazurskiej. Ciągle myślałam o tym problemie, bo tak mnie to troszkę gnębiło. No, w związku z tym, że właśnie wyszedł ten budżet obywatelski, to wcale się nawet nie zastanawiałam. Tylko od razu udałam się, wzięłam wniosek i opisałam go swoimi prostymi słowami. I udało się. Miejsce, które niszczało przez lata, otrzyma nowe oblicze, podobnie jak podwórko przy ulicy Odzieżowej. Ja to nakreślam ser szwajcarski. Dziura na dziurze. Zmorą mieszkańców są tu droga osiedlowa, chodniki i miejsca parkingowe. Sprawę w swoje ręce wziął Jan Pytliński. On również jest autorem zwycięskiego projektu. To, że ten budżet jest obywatelski, to był główny bodziec. I wierzę, bo takie jest moje odczucie, że i będą i drogi, i będzie plac zabaw, i społeczność będzie troszeczkę inna, ożywiona, a nie tylko malkontenci, że nic się nie uda, nic się nie można zrobić, no bo chyba nie tędy droga. Mam trochę tego czasu więcej, staram się tym naszym lokatorom, naszym sąsiadom pomagać. Dzięki budżetowi obywatelskiemu zniknie też ten plac zabaw przy ulicy Teatralnej, a na jego miejscu pojawi się kreatywne podwórko z prawdziwego zdarzenia. Łącznie budżet obywatelski do budżetu Elbląga wprowadzi 12 inwestycji, czyli 12 pomysłów elblążan. Wszystkie mają zostać zrealizowane w przyszłym roku. Warto dodać, że to pierwszy budżet obywatelski w województwie. Przed wizytą w Kaliningradzie warto odwiedzić ten adres w Elblągu. W Ratuszu Staromiejskim od listopada działa przedstawicielstwo informacyjne naszych wschodnich sąsiadów. Chcemy, żeby to było miejsce czerpania informacji nie tylko dla przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim dla zwykłych ludzi. Elbląg to taka lokomotywa rozwoju naszych wzajemnych stosunków. Znajduje się tu garść niezbędnych informacji. Poradniki dla turystów, informacje o wydarzeniach kulturalnych, oferty dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Wszystko to, co może przydać się podczas wizyty w obwodzie kaliningradzkim. Wcześniej swoje przedstawicielstwo Elbląg otworzył w Kaliningradzie. W zeszłym roku było to 600 000 przyjazdów do Polski Rosjan. W tym roku no myślę, że będzie sporo więcej, dlatego że widać, że ludzie coraz częściej jeżdżą, są zainteresowani kontaktami i są zainteresowani również robieniem zakupów, nie ma co się oszukiwać. Kaliningrad to ważny partner dla Elbląga, tym bardziej, że w 2018 roku będą się tam odbywały Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. To spora szansa dla branży turystycznej i budowlanej. Przed mistrzostwami powstaną przecież nowe drogi, nie wspominając już o nowym stadionie. Drugie Elbląskie Forum Gospodarcze odbywa się w kilka miesięcy po otwarciu małego ruchu granicznego. Elbląg chce być beneficjentem nowego otwarcia w relacjach elbląsko-kaliningradzkich i to forum ma służyć przede wszystkim wymianie informacji, co elbląskie firmy mogą osiągnąć na rynku kaliningradzkim, a jakie wabiki ma Elbląg dla biznesu kaliningradzkiego. Przyszłość współpracy w Kaliningradzkim jest to przyszłość oparta na dużych możliwościach inwestycyjnych, handlowych, w kwestii wymiany kulturalnej, w kwestii wymiany naukowej, czy również elementów medycznych.